3 tygodnie minęły i raport z przebudowy krakowskiej, nowego południowego odcinka od Barskiej do Minerskiej. Trzeba zauważyć, i od tego zacznę, że prace trwają nawet w sobotę. Tam widać może to niezbyt dobrze, ale tam za mną pracuje ekipa, która akurat wykonuje wykopy pod instalacje kanalizacyjne. Ale co zrobiono? Co zrobiono przez te nieco ponad 3 tygodnie? Mianowicie przede wszystkim usunięto nawierzchnię z pasa zachodniego. Częściowo rozebrano też na znacznej części podbudowę. Jeszcze tylko takie resztki w niektórych miejscach zostały. Prowadzone są w tej chwili prace nad instalacjami kanalizacyjnymi. Te wykopy największe są po pierwsze tu zaraz za Minerską, po drugie w okolicy Michałowicza. Trzeba przy okazji zauważyć, że tak zabezpieczonego placu budowy jak ten, to jeszcze chyba w Łodzi nie mieliśmy. Wszystko jest wygrodzone, ogrodzone, jest po prostu zabezpieczone, żeby nikt na ten plac budowy nie wszedł. To jest trochę chyba nowa jakość, ale miejmy nadzieję, że to się będzie w Łodzi utrwalało. Co do ruchu, warto zwrócić uwagę i przypomnieć, że ruch jest tylko w stronę od miasta do Teofilowa, natomiast od Teofilowa objazd jest ulicą Biegunową, dalej Aleją Muni. Można też przejechać, aczkolwiek to objazd nie jest wyznaczany oficjalnie ulicą Krańcową i Minerską. Do końca miesiąca, jak będzie otwarta Konstantynowska, Krańcową będzie można dojechać do Konstantynowskiej. Warto zwrócić uwagę na zmiany trasy autobusów. I tak, jeśli chodzi o plany, co może uchylić rąbka tajemnicy, to jest planowane, aby nawierzchnię zrobić do końca roku tego, do zimy, w obie strony przejezdną. Jeszcze może nie do końca wykończoną, ale w każdym razie przejezdną w obie strony do terminu umownego, czyli do końca, czy do połowy maja przyszłego roku. Wszystkie wykończenia, oznaczenia, drobna architektura, to wszystko będzie wykończone. Ten wykonawca pokazał już na tej, znaczy na krakowskiej wcześniej, na innych budowach, że jest raczej terminowy, także bądźmy dobrej myśli.